Państwa, w wirtualnym studiu dzisiaj naszym gościem jest dr Krzysztof Gojdź. Dr Krzysztof Gojdź prosto z Florydy. Dzień dobry, doktorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Doktorze, U Was też chyba słońce, co? A tak, piękna pogoda. Pogoda dopisuje, no niestety szkoda, że nie można z niej skorzystać. Doktorze, zacznę cytatem naszą rozmowę. Uwaga, to będzie nasz Pearl Harbor, nasz 11 września, tyle że w całym kraju, powiedział o rozpoczynającym się tygodniu naczelny lekarz Ameryki Jerome Adams. W Luizjanie za chwilę może zabraknąć respiratorów, Michigan i Nowy Jork to ponad połowa z 9 tysięcy zgonów. A jak jest na Florydzie? Na Florydzie jeszcze nie ma takiej paniki, jaka jest faktycznie w Nowym Jorku. Rozmawiając z moimi przyjaciółmi i również lekarzami, w Nowym Jorku jest totalna panika, totalny armagedon. Co więcej, ten armagedon za chwilę się jest bardziej znaczny. Więc tam jest bardzo poważnie. Na Florydzie jeszcze myślę, że ludzie nie do końca rozumieją to, co się dzieje. No, część Amerykanów, jak wiemy, no, nie jest, że tak powiem, leciwej inteligencji. I niestety nie słucha się władz, wychodzi na spacery, a plaże nie, bo plaże są zamknięte, ale cały czas jednak ludzie traktują to zdanie dosyć uchwytliwie. Więc myślę, że Floryda niestety za chwilę też będzie takim epicentrum, tak tym bardziej, że Floryda to często drugi dom dla Nowojorczyków. I właśnie Nowojorczycy teraz uciekają z Nowego Jorku do Miami, na Florydę generalnie. I tutaj narastają się ludzi, więc trzeba się nie podoba na baczności. Aczkolwiek, jak powiedziałem, jeszcze tej paniki nie ma. A kiedy zdecydował pan, że ze względów bezpieczeństwa pana klinika w Miami zostanie czasowo zamknięta? Dwa tygodnie temu, od razu jak faktycznie zaczęła się fala zakażeń, również tutaj na Florydzie. Stwierdziłem, że bezwzględnie trzeba zamknąć klinikę, bo narażenie dla zdrowia pacjentów, jak również dla współpracowników. Więc niestety teraz czas zmieszczanie się na zarabianie pieniędzy. To jest to czas, żeby faktycznie ratować swoje życia. To też ja zgłosiłem właśnie na świeżo od 2 tygodnia gotowość ze szpitali, na większych szpitali tutaj w Miami. Miał gotowość do pomocy w razie potrzeby. Powiedzieliście, że gdyby faktycznie już ta epidemia rozrosła się do takich rozmiarów, że nie damy rady, nie da rady tutaj lekarze w Miami ogarnąć tego, to wtedy ja idę na wolontariat do Miami, aby po prostu no czysto takiego etycznego punktu widzenia jako kolega, chciałbym mieć jednak wpływ na to, co się dzieje tutaj w Miami. Doktorze, z tego co wyczytałam również na pana fanpage'u, wspominał pan o tym, że jest pan gotowy, jeżeli zajdzie taka potrzeba, wrócić do Polski i tutaj również pomagać pacjentom zakażonym koronawirusem. Prawda? Tak, sprawdzałem właśnie tego w tym tygodniu. A po pierwsze, no bilet dostać, ale jeżeli bilet jest dostany, to po powrocie do Polski chciałbym być 2 tygodnie na kwarantannie. Sensu. Oczywiście, jeżeli będzie już taka naprawdę sytuacja, zrobię to z prośbą, żeby tak naprawdę nie otrzymowała, żeby pójść do polskich szpitali, pomagać polskim pacjentom. Ale póki co zdecydowałem się na pomoc tutaj właśnie na Brydzie dla pacjentów amerykańskich. A czy możemy dać pana pacjentom jakąś nadzieję, czy możemy już próbować mówić o tym, jak długo ten czas potrwa, kiedy otworzy doktor klinikę? Myślę, że otwarcie kliniki to nie jest w ogóle żadnym priorytetem. Ja nie myślę tutaj takimi kategoriami, a myślę bardziej kategoriami właśnie, co zrobić, jak jeszcze bardziej powiadamiać społeczeństwo zarówno polskie, jak i tutaj amerykańskie, swoich znajomych, żeby dalej uświadamiać kolejnych swoich znajomych, że faktycznie jest wydarzenie i że trzeba po prostu słuchać się rozporządzeń i nie organizować imprez. Chodzić, nie ćwiczyć wspólnie do parków i tym podobnie. Ja rozumiem też to, że między 25 a 50% pacjentów, którzy przechodzą koronawirusa, nie ma w ogóle objawów. Bardzo często właśnie niestety te statystyki są bagatelizowane przez pacjentów tutaj w Polsce.
ale no niestety, jak wiem, zarówno koronawirus ma się starszych, ale też i młodszych. Dlaczego? Nie wiemy. Dlatego też lepiej słuchać zaleceń i po prostu nie utrudniać pracy lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, stalowym. Często pomijamy tego typu również osoby, które mają do czynienia z wirusem i którym ja bardzo chciałbym podziękować za to, że są na polu walki, za to, że walczą, nie poddają, że próbują swoje życie, ale ich rodzin. Co więcej, głośno powiem, ryzykują prawie za darmo, bo pensja pani Salome czy ratownika medycznego to są naprawdę dobrze. I mam nadzieję, że ta sytuacja w Polsce z dnia ostatniego zdrowia wreszcie ci ludzie będą godnie zarabiać pieniądze. To prawda, wiele się zmieniło, bo do tej pory tak naprawdę gdzieś znalazłam głosy takie, że no, pielęgniarka, ona tylko pije kawę, jest złośliwa, lekarza nie ma albo śpi na dyżurze nocnym. W tej chwili to nasze wyobrażenie lekarzy mocno się zmieniło, zweryfikowaliśmy nasze poglądy. I tak i nie, ja czytam wiele komentarzy na różnych portalach i jednak niestety ta polska ta nienawiść, hejt, i ta zawiść dalej jest, dalej z czasu na razy. Ja rozumiem, że większość ludzi nie za tym, trzeba podziękować lekarzom, ale jest mnóstwo osób, którzy mówią, to ich praca, łaski nie robią, sprawiają na tym kasę i tak dalej. Ale ja pytam, jakie pieniądze są warte po prostu życia, tak, życia swojego, ale również całej rodziny, bo pamiętajmy, że taki lekarz, pielęgniarka salowa, oni wracają do domu i zarażają swoich najbliższych. Jakie pieniądze, te kilka tysięcy, które zarabiają, czy pani zdrowa, która zarabia 2-3 tysiące może złotych? Nie, to nie jest to absolutnie życia. I nie dziwiłbym się, gdyby te osoby po prostu czekały na zwolnienia lekarskie. To dlaczego za takie pieniądze mam zarażać się? Podziwiam ich, naprawdę dziękuję i proszę o to, żeby mi zadać. Są naprawdę niesamowici, wyjątkowi ludzie i oby w tej chwili ta nasza jedność, ta nasze bardzo pozytywne uczucia w stosunku do medyków, do lekarzy, do pielęgniarek nie były takim kolejnym naszym zrywem, a pozostały po prostu z nami na dłużej. Bardzo bym sobie i wszystkim tego życzyła. Ja nie mam takiej nadziei, a jednak bardzo podzielony, a jednak większość oczywiście, tak. Ten pracę lekarzy i faktycznie ten zryw jest wspólna jakby odpowiedzialność, ale niestety jest mnóstwo ludzi, którzy dalej hejtują, którzy dalej nie stosują się dalej. Co więcej, no, popatrzmy nawet na sytuację swoich sąsiadów. Jak czytam artykuły, gdzie sąsiedzi linczują wręcz chorego, zarażonego czy podejrzanego o chorobę, czy wyganiają ze sklepu, opluwają. No to jest po prostu tak totalnie płytkie. No, ale niestety to jest właśnie Polska. Tak wygląda część Polski. No jednak cały czas bądźmy tej dobrej wiary, że jednak czegoś nas to nauczy, że coś to zmieni. Mimo wszystko i wbrew wszystkiemu. Doktorze, wróćmy jeszcze do medycyny estetycznej. Jak wygląda w tej chwili rynek medycyny estetycznej w Stanach? Pytam o to, ponieważ w Polsce odbieram sygnały, że mnóstwo pacjentów wbrew zdrowemu rozsądkowi, wbrew zaleceniom wydzwania do lekarzy i próbuje umówić się na wizytę. Nie róbmy tego typu. Apeluję teraz zarówno do klinik medycyny estetycznej, ale również do pacjentek. Naprawdę, dać radę dziewczyny sobie zrobić paznokcie czy brwi. Ja rozumiem, że rzęsy wypadną, ale naprawdę to też nie jest dramat, tak? Można z tym żyć. Przede wszystkim zadbajmy o swoich najbliższych. Doktorze, a jak wygląda teraz pana dzień? Co się zmieniło? Bo wielu z nas musiało niestety zrezygnować z tej swojej codziennej rutyny, ze swoich przyzwyczajeń. Wielu z nas nie pracuje, przebywa w domach. Co zmieniło się u pana? Jak wygląda pański dzień? Ja przez pierwsze dni byłem tak troszkę w takiej hibernacji. Myślę, że jak większość z nas, człowiek patrzył i nie dowierzał, że to się dzieje, że to się tak rozkręca, że będzie taki faktycznie dramat na całym świecie. Ale po ostatnich sytuacjach stwierdziłem, nie, trzeba po prostu wstawać i wracać do swojej codziennej rutyny, ponieważ się człowiek zwariuje. Wstaję rano, piję kawę, jem śniadanie i od razu jadę do kliniki, gdzie siadam przed komputerem, nadawiam wszystkie zaległości typu strona internetowa, typu blog, który trzyma pacjentek.
minister, mam mnóstwo zaplanowanych aktywności na jeszcze kilka dni, nawet kilka tygodni. Więc apeluję, żeby wykorzystać ten czas i swojego rozwoju osobistego, żeby wziąć książkę do nauki języka, żeby faktycznie no, coś porobić, a nie tylko siedzieć i patrzeć w komputer czy też w telewizor. A myśli pan o tym, jak to będzie po epidemii? Co pańskim zdaniem zmieni się na świecie, w Polsce, w Stanach? Co zmieni się w branży medycyny estetycznej? Myślę, że na pewno ta branża troszeczkę podupadnie, dlatego że teraz priorytetem będzie dla większości kobiet, rodzin, to aby utrzymać się, w ogóle utrzymać się na co dzień przy życiu, żeby mieć pieniądze na to, żeby dziecko posłać do szkoły, czy w ogóle ugotować obiad. Ja rozmawiam ze swoimi przyjaciółmi w Polsce i tu w Stanach. Każdy, naprawdę każdy jest w totalnym stresie, bo za chwilę te pieniądze, które czy zaoszczędził, które ma w portfelu, po prostu się skończą. A ponieważ nie wiemy, ile ta sytuacja jeszcze potrwa, to za chwilę naprawdę no, ludzie będą po prostu bankrutować. Dla mnie to jest dramat, szczególnie mając te 40 parę lat, 50 parę lat, prawda? Osoby, które całe życie pracowały i nagle mogą pozostać po prostu z niczym. Mogą być wywalone z wynajmowanych mieszkań, z wynajmowanych lokali biznesowych i tym podobnie. Ja najbardziej obawiam się właśnie o tę ekonomiczną strefę. Tu się boję, że faktycznie Polacy no niestety polegną. Amerykanie, część Amerykanów też, ale jednak ta amerykańska gospodarka, myślę, że za każdym razem się dźwiga i raczej się podźwignie, bo będą pompowane kolejne miliardy dolarów w pomoc zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom. W Polsce no, nie widzę tej pomocy. No, jest może mała, ale za chwilę te pieniądze się skończą, dalej nie będzie pomysłu. Więc tutaj obawiam się po prostu o to, jak będzie wyglądała gospodarka i codzienne życie Polaków. A Krzysztof Gojt zostanie w Miami, czy będzie w obu krajach? Wspomniał pan na swoim fanpage'u też o telewizji. Te scenariusze na TV show są dla Polski czy dla Stanów? Zdradzi pan nam tajemnicę? Na razie chciałbym swoją karierę zawodową, ale również wiązać tutaj z Miami i Stanami Zjednoczonymi. Nie ukrywam, że kiedyś do Polski na pewno wrócę, albo tam. Póki co podoba mi się bardzo mentalność Amerykanów, szczególnie tutaj na Florydzie. To, że ludzie się uśmiechają, są pogodni, życzliwi. No, czasami tego w Polsce niestety nie widać. Scenariusze tak piszę tutaj dla amerykańskiej telewizji, dlatego że za chwilę myślę, że podpiszę kontrakt na TV show, taki pomocowy TV show tutaj dla Amerykanów. Mam nadzieję, że na naszym portalu będziemy spotykać się co jakiś czas, choćby w taki sposób jak dzisiaj. Będziemy mogli porozmawiać na przykład o różnicach w medycynie estetycznej między Polską a Stanami. I oby nasza następna rozmowa nastąpiła szybko, ale już po epidemii. Doktorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nośmy maski, uważajmy na siebie, uważajmy na swoje rodziny, nie bagatelizujmy tego problemu. Do zobaczenia, doktorze. Pozdrawiam.